Panie i panowie, jesteśmy z powrotem. Przepraszamy za odrobinkę dłuższą przerwę, ale trzeba było pozbierać tort, a to nie są łatwe ani tanie rzeczy. Już za chwileczkę rozpoczniemy drugi panel przed galą Cloud MMA 4. Oczywiście widzimy się 9 marca, będzie się działo, oj, będzie się działo. To już ostatnie dni do gali Cloud MMA 4, już w tę sobotę, 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi. Lexi kontra Linkiewicz, Najman kontra Muran, Dawid Załęcki kontra Wielki Buł i wiele, wiele więcej. To już ostatni moment, by kupić bilety na Cloud MMA 4. Zostały ostatnie bilety na czwartą galę naszej organizacji. Kupujcie bilety na goingup.pl. Sponsorami Cloud MMA są oficjalny bookmacher, sponsor główny Cloud MMA, Fortuna. Zakłady na Cloud MMA dostępne są wyłącznie u naszego sponsora Fortuny. Gale możecie obstawiać na stronie efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z pakietu na start od Fortuny. 3 zakłady bez ryzyka do 100 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod CloudMMA. Lecimy dalej ze sponsorami. HotPay, system płatności internetowych. Overlord, producent najlepszych akcesoriów sportowych i sprzętu treningowego. Z kodem CloudMMA otrzymacie 10% zniżki na asortyment. Olawoga, Royal Quality Brand. Polska odzież najwyższej jakości. Dla niej i dla niego. Z kodem CloudMMA10 otrzymacie 10% zniżki w butikach partnerskich marki Olawoga. Extreme Hobby. Producent zaawansowanej technicznie odzieży sportowej. Muscle Graphy Nutrition. Najwyższej jakości suplementy. Użyj kodu CloudMMA, by uzyskać 20% zniżki na cały asortyment. Patronem medialnym organizacji jest Super Express, a sponsorem drugiego panelu, drugiej konferencji CloudMMA jest Olawoga. Panie i panowie, raz jeszcze przepraszamy za odrobinkę dłuższą przerwę. Trzeba było ogarnąć tort. Życzymy wszystkiego najlepszego naszemu jubilatowi. A już w tym momencie lecimy z drugim panelem. Przed wami Sebastian Strolowany Nowak! A jego przeciwnikiem będzie Piotr Bestia Piechowiak! I przyszedł czas na panie. W pierwszej kolejności Marta Linki Master Linkiewicz. A jej przeciwniczką będzie ambasadorka Cloud MMA, Lexi Choplin! Kolejną wojowniczką będzie Marianna Królowa Schreiber! A jej przeciwniczką będzie Gosia Margaret Magical!
Panie i panowie, szykuje nam się bardzo ciekawy panel. Ogarniajcie pay-per-view, ogarniajcie bilety, a już w tym momencie cała uwaga na naszych bohaterów. Lecimy! Panowie mają wielki konflikt i o tym wiemy, natomiast jeżeli chodzi o panie i ich konflikty, to ja widzę, że tu nie chodzi o główne walki, ale największy konflikt, największe zainteresowanie wasze wzbudza ewentualne starcie i kłótnie pomiędzy Lexi a Marianną Schreiber. Na początku było wymienienie uścisku dłoni, choć widziałem, że z małym żartem od Lexi. Chcesz coś powiedzieć na ten temat? Nie, tak było, no. Okej, to jest jakiś okaz podszczypania Marianny? Nie, wydaje mi się, że Marianna już ostatnio dosyć ciężko ma, więc to nie miał. To po prostu tak luźno, tak śmiesznie, whatever. Rozumiem, natomiast na osłodę życia często są prezenty. Ja widziałem, że pani Małgosia ma coś w ręku razem ze sobą. Tak. Prosimy. Marianno, wiem, że masz teraz ciężką, trudną sytuację. Przyjmij ten ode mnie prezent, ale powiem ci jedno. Nie martw się. Nie martw się. Jedziemy na tym samym wozie. Klaud Emma poszuka nam chłopa. Pójdziemy razem sobie. W czwórkę na randkę. Dziękuję bardzo. Bardzo. A co tam? Czy dowiemy się, co było... Tego kwiatu pół światu. Czy dowiemy się, co było w prezencie? To już taki widzę. Ten stolik naruszony Adrianem Ciosem i jego urodzinami, zdecydowanie. Ukoi! O. Dobrze, damy się pozbierać panią, bo widzę, że się zrobiła atmosfera nie freak fightowa w tym momencie. Nie, ja może skomentuję, jeżeli mogę, że... w życiu to jest zaskakujące najbardziej, że nie spodziewasz się jakiegoś konkretnego gestu, szczególnie pozytywnego po danej osobie. I po tej osobie, po której się spodziewasz, tego nie dostajesz. I chcę powiedzieć, że kiedy wchodziłam tutaj do Freak Fightów, to miałam właśnie takie myślenie, że tutaj ludzie przeklinają, wiesz, popychają się, oblewają się jakąś wodą, moczem, nie wiadomo co. Pomyślałam sobie wtedy, że to jest bardzo prymitywne, że w sumie jak tak można i tak dalej, bo przecież ten świat, z którego ja jestem, to jest taki bardziej poważny, taki bardziej, wiesz, kultura, szacunek, wszystko. A wiesz, okazało się, że teraz, gdy tutaj jestem, to... Ci ludzie, oni po prostu są transparentni, rozumiesz? Jak mówią, że jak czegoś nie lubią, to mówią po prostu. A inni z tamtego świata, z którego jestem, po prostu się z tym krygują, bo po prostu oszukują. I dziękuję za całe wsparcie od wszystkich osób tutaj z tych Freak Fightów, które dostałam. Od mojego teamu i od ludzi z maty. Bardzo dziękuję. No nie spodziewałabym się naprawdę. To jest piękne. No właśnie, też taką osobą, której chyba nikt nie spodziewałby się w stosunku do ciebie jakichś ciepłych, pozytywnych reakcji, była też Laluna. Czy powiesz nam coś więcej na ten temat? Tak, no tutaj gdzieś tam właśnie z Laluną miałam, chociaż ciężko powiedzieć, że miałam, bo z mojej strony tego konfliktu nigdy nie było. Ale wiesz, no wiadomo, ten telefon, potem to uderzenie, gdzieś tam kilka niemiłych jakichś słów i tak dalej. No, ogromny konflikt, powiedzmy sobie szczerze, trwający już 2,5 miesiąca. I to ona wyciągnęła do mnie rękę, rozumiesz, gdzieś tam napisała kilka miłych słów i ponad tymi podziałami, ponad tym konfliktem napisała, że mnie wspiera. I potrafiła jako kobietę wesprzeć, tak? I to, no mówię, to są takie sytuacje, które w życiu zaskakują najbardziej, nie? Okej, to przejdźmy w tym momencie do Marty Linkiewicz. Mógłbym pytać jeszcze? Wtrącę się, przepraszam. Bardzo proszę. Bardzo bym poprosił wodę, nie będę pił energetyków przed walką. I ogólnie nie chcę pić energetyków. Mogę poprosić o wodę?
Błagam. Tak, oczywiście za chwilkę ją otrzymasz, nie musisz Dziękuję błagać. Dziękuję bardzo. Wróćcie do konferencji. Znajdzie się, znajdzie się. Ja w międzyczasie wrócę do Marty Linkiewicz. Mówiłaś podczas programu ostatnio, że tutaj, mimo że jakby czujesz się dobrze, to czujesz, że jesteś gościem, że to przyjęcie nie jest takie entuzjastyczne jak zazwyczaj. No i rzeczywiście w momencie, kiedy wychodził Aleksi, znowu była ta bardzo duża reakcja pozytywna dla Aleksi. Czy to jest coś, co w jakikolwiek sposób na ciebie wpływa? Czy to jakoś cię deprymuje? Czy być może jeszcze bardziej motywuje, żeby pokazać, wiesz, kiedyś była ta zasada w futbolu, że bramki na wyjeździe liczą się podwójnie. Czy tutaj też tak to traktujesz? Zacznijmy od tego, że na walkę zaprosiłam też spore grono swoich kibiców, także będzie tutaj bitwa na krzyki. Ale wiesz, no oczywiście będąc gościem w Klaucie i mając tą walkę wieczoru, no jak najbardziej chcę wygrać. To chyba oczywiste. Tak, ale bardziej pytałem o to, czy jest jakaś dodatkowa presja nałożona właśnie przez to, że no, nie do końca jesteś u siebie. I czy to wpływa na ciebie pozytywnie, negatywnie, czy nie wpływa na ciebie w ogóle? Wiesz co, jeśli chodzi o presję, to tak jak też mówiłam na programie, ta presja jest zawsze i jestem przyzwyczajona do bycia pod tą presją, więc... Okej. Okay. Lexi, Marta mówi, że szykuje się bitwa na krzyki, na okrzyki. No, to jak rozwiąże się wasza walka w klatce, dowiemy się już 9 marca w Atlas Arenie. Ale czy myślisz, że twoje fanki będą w stanie przekrzyczeć fanów, fanki Linki Master? Wydaje mi się, że tak, no. Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek no, najważniejsze to będzie w oktagonie, co się dzieje, więc ja się skupiam na tym. Okej. Okay. To czas przejść na bardziej poddymiającą część tego panelu. Panowie, wasz face to face, mówię oczywiście o waszym spotkaniu, skończyło się bijatyką na roaście. Dużo było słów wypowiedzianych, na końcu to wszystko trochę zelżało, ale ja wiem, że wy obaj wróciliście do domów, poczytaliście sobie komentarze i tak jak po konferencji, Piotrek, to ty byłeś wygranym, tak po waszym roaście miałem wrażenie, że wedle internautów wygrał jednak strollowany. Nowe wnioski, który z was posiada? Czy ja mogę powiedzieć tak, no, to co było, wyjaśniliśmy sobie ogólnie i ja dla mnie tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś był na jednym wygrany, przegrany. Przegrany wyjdzie tylko jeden z ringu i to będzie tyle. I to będzie on. Pytanie, Mati, jakie było, przepraszam? Pytanie było, było takie, czy masz jakieś nowe wnioski, ponieważ no, widzowie określili ciebie jako zwycięzcę. Ty po poprzedniej konferencji zasięgnąłeś trochę komentarzy. Zobaczyłeś filmik Patryka i zmieniła ci się narracja wobec bestii. Zdecydowanie byłeś ostrzejszy. Pytanie, co jest po waszym programie? Czy czegoś nowego się dowiedziałeś? I pij więcej tej wody. Pij więcej tej wody. Ja już wszystko, co chciałem wyjaśnić, wyjaśniłem na programie. Ja tam nie patrzę, bo też te osoby, które tam piszą, to patrzą najczęściej na wynik końcowy i główno ich interesuje tak naprawdę nasza ta droga i ich nie obchodzi, nasze słabe, ciężkie momenty w trakcie przygotowań. Są w stanie, widzisz, konferencja była w jednym dniu, w drugim dniu był Rose i panel po panelu potrafili napisać odmienne zdania i najpierw wyzywać mnie, a potem bestie. Także ja tam za bardzo nie zwracam uwagi, bardziej wróciłem do domu i znowu zobaczyłem nowy wywiad pana bestii Piechowiaka, który mówi u Łukasza Ekierta antyfakty, że no znowu takie obrzydliwy gruba, niech zobaczy jak on wygląda. Ja pierdolę, ile o tym można gadać. A spójrzmy w prawdzie w oczy, Piotrze. Zobacz na siebie. Wyglądasz jak zdezelowany buldog. Masz z tyłu głowy jakiś kurwa wi-fi. Buldogiem to ja byłem wcześniej, jak jeszcze trenowałem kulturystykę, teraz nie. Tak, no wybacz, ale spójrz na siebie, no stary. Ciśniesz ludziom o tył, ale ty sam nie wyglądasz dobrze, chłopie. Ja wyglądam bujasz bardzo dobrze. Bujasz się bez tych tricepsów i udajesz kozaka. Ale jeżeli byś zerwał tricepsy czy coś, wiesz, to nawet by mi koło chuja latało to, czy ty masz zerwane no, no i super, tricepsy, no. Wiesz. Teraz bym cię wyjaśnił to, kurwa, w tym momencie. Na tym tutaj, kurwa... Ale na roście już pokazałeś z przyjemnością. Tak. Z przyjemnością. No to chodź. Jak chcecie w tym momencie? Albo dobra, to jeszcze poczekamy. A wiecie co, to nie poczekamy. Panowie ochroniarze, skoro tak, poczekajcie, stop, bo wyhamowaliście nam dym, oczywiście doceniamy waszą intuicję, natomiast zróbmy face to face w takim razie. O, oh, wow. O, słabiutko. Bądź, Kary! Żebyś czasem mnie nie miał poderwanej. No to byłoby ciekawe, natomiast Piotrze, widziałem, choć jeszcze na chwilę strollowany, proszę. Przepychanie i podnoszenie ciężarów to jedno, ale przepchnięcie żywej masy koło 140, dobrze pamiętam?
to ciężko poszło trochę. Znaczy, więc to przytrzymałem go tak, chciałem zobaczyć, jaki tam ma tłuszcz, więc jest trochę tego do przepychania. Tak jak ciasto byś maglował. Panowie, podejdźcie do face to face'a. Bez high kicków, prosimy. Przegrasz. Czekam. Ja już się nie mogę doczekać. Bestia, czy ty się nie boisz, że twoja siła przy tej masie może jednak nie zadziałać? Nie ma takiej opcji. Okej. Okay. 1-1, kurwa! No, tak jak nie miał. Miałeś, jak się boisz. Nie boję, unikam. Intuicyjnie, kurwa. O, z pani myślałem, że leci? Nie, nie, nie. Nie ma siły. Tłusta maszyna cię rozkurwi. Już nie mogę się doczekać soboty. Oj. Dobrze, panowie, zapraszamy. Ale Sebastian, ja nie walczę, daj spokój. Dobrze, i panowie od razu poddymili. Tu jestem tego bardzo ciekawy, ponieważ nagle się, tak mi się wydaje, Piotrze, że jednak ta masa sterowanego jest tak duża, że mimo twojej ogromnej siły to nie idzie tak prosto, jakby szło... Ej, gdyby krzesło zepsułem. Ciekawy. Właśnie masa jest tak duża, że krzesło zepsułem chyba. Sebastian, czego ci dolali do tej wody, że ty taki byłeś spokojny? Końcówka, stary, bardzo mocno przy... O, widzisz, jak spadam? Widać mnie? Halo? A widzisz mnie? Weźcie mnie... Dobra, stanę sobie, tak. Stań, proszę, my poprosimy... Nic mi nie dolali. Obsługę techniczną o naprawę tak, tego krzesełka. Arku, dobre przygotowania. Dobra, Micha, chociaż nie widać. 15 od Tarzana zleciałem, jestem zadowolony. Robię w sobotę robotę. Ja mogę postać. Strollowany, wracam do tego pytania a propos tego, czy jednak nie waży zbyt dużo twój przeciwnik, żeby tak sobie z nim spokojnie działać. Znaczy, tu nie ma akurat, wiesz, no to nie będę szedł do klatki po to, żeby się z nim przepychać. Tam będzie po prostu bitka i tyle. Ja jestem przygotowany, sparowałem z chłopakami, którzy są wyżsi, bardziej dowoleni, nie tacy ulani. I wiem, co potrafią chłopacy. To, że sterowany gdzieś tam pokazywał te swoje, wiesz, ruchy, jakieś szybkości i tak dalej, jak najbardziej może być szybki, nie powiem, że nie, ale no to jest MMA, to nie jest, kurwa, jakieś tam, wiesz. Natomiast ty, mówiąc ciągle o tym ulaniu, tłuszczu, widzę, że bardzo mocno podgrzewasz swojego przeciwnika i myślę, że robisz to specjalnie. Nie, no po prostu ja bym tak nie chciał wyglądać. No i tyle. Dobry triceps, Piotruś, dobry triceps. Też bym tak nie chciał wyglądać. Wiesz co, do tricepsów to tam kołchuje mi to lata, bo jeżeli nie starczy. A włosy też kołchuje, latają. Czy tam nie, też nie rosną? Nie, jakbym zapuścił, to coś tam by było. Dobrze. Jak będziesz w moim wieku, to obyś taką czuprynę miał jak teraz. Okej, no to wróćmy na chwilę do pani. Pytanie do ciebie, Gosiu. Publiczność freakfightowa potrafi być bardzo krwiożercza i doszukiwać się naprawdę różnych teorii spiskowych i padła taka teoria, że Marianna próbuje w jakiś sposób wpłynąć na ciebie, żeby stało ci się jej żal i żebyś po prostu nie podeszła do tej walki na 100%. Czy coś takiego w ogóle wchodzi w grę? Czy czujesz, że to może być jakakolwiek zagrywka psychologiczna ze strony rywalki? To znaczy, że ja nie podejmę walki? Że po prostu nie będziesz dla niej taka, jaka byłabyś, bo będzie ci jej po prostu żal w tej sytuacji. Knockout. Że po prostu chcecie wziąć na litość. Kurka wodna i to grubo. Prawa, lewa. Lewy, prawy. Ja myślę, że w momencie, w którym w takiej sytuacji znajduje się małe dziecko, Marianko, pewno... ale ja powiem ci, przerwę ci, kochana, powiem ci jedno, jeśli masz dziecko, masz obowiązki, są różne sytuacje, jest choroba dzisiaj, choroba jutro, jest taka sytuacja, wiadomo, życiowa, no to trzeba pomyśleć prędzej, a nie w ostatniej chwili, no ryba. Ja też, pan, dzisiaj jestem, za chwilę mogę paść i co? Ale nie, mi chodzi o to, że... Ja rozumiem twój dramat i tak dalej, nie, ale tak nie robimy, idziemy grubo na całość, nie interesuje mnie to, wychodzisz, chciałaś sama... Gadałaś, że ja nie dam rady, że to, że tamto, nie będę wnikała szczegóły, bo nie lubię się powtarzać, jak z rozrywki się mówi. Idziemy. Tu proszę powiedzieć. Stajesz? Staję. No to nie dyskutujemy więcej na twoje tematy, problemy. I idąc dalej właśnie, Marianno, jak ty się w ogóle czujesz? Bo ty masz w tym momencie dwie bardzo zagorzałe grupy. Masz osoby, które bardzo mocno ci współczują i są bardzo za tobą i dajesz też jakby, wrzucasz dużo tych materiałów, tego wsparcia, co jest w tej sytuacji oczywiście bardzo chwalebne, ale też są grupy, no, które nie do końca w to wierzą, są nawet osoby, które brutalnie mówiąc mają takie, a dobrze jej tak. Jak ty się w ogóle czujesz z tym, bo to jest naprawdę... Z jednej strony czuję...
nie wiem, nie chcę tutaj się nad sobą żalać, wiesz, mówić jakichś ckliwych rzeczy, robić z siebie jakiejś cierpiętnicy i tak dalej, bo wiem też, że dużo moich hejterów tego oczekuje. Oni tylko czekają, aż zamknę się w domu, będę płakać, będę po prostu cierpieć, będę pisać o tym, że jestem ofiarą, prawda? Ja wiem, co ja czuję wewnątrz. Wiem, że jestem ofiarą poprawności politycznej, to na pewno. I wiem, że pewnych rzeczy się po prostu nie robi. Że pewnych rzeczy ludzie dorośli nie robią. Szczególnie ludzie, którzy uważają się za takich, którzy są na poziomie. Ale stało się, to mnie dotknęło. I najgorszemu wrogowi nie życzę takich rzeczy. Tylko, że wiesz co? Ja zrozumiałam i pewnie też... Moja mama, wsparcie mojej mamy mi w tym pomogło, że po prostu ja od tego dna się muszę odbijać, rozumiesz? I w tym momencie ja muszę to robić i dla siebie, i dla swojej córki. I nie zamierzam, wiesz, jechać na swoim rodzinnym dramacie, jeżeli chodzi o jakieś zasięgi, jeżeli chodzi o opisywanie tego. Dopóki nie będę musiała tego robić, to robić tego nie będę. Nie będę ani prała brudów, ani nic udostępniała. Widzisz, tutaj wszyscy mówili, że o, ja jestem taka atencyjna, że ja wszystko zrobię dla zasięgów i tak dalej. I zobacz, ta sytuacja znalazła się w internecie nie z mojej winy, więc wychodzi na to, że jednak chyba nie jestem taka atencyjna, prawda? Bo są rzeczy, których się nie upublicznia po prostu i tyle, bo po prostu to jest nie fair. I nie będę tego ciągnąć dalej. Tak, wrzuciłam taki filmik zapłakany. Gdzieś tam to wszystko może mnie chwilowo przerosło, po prostu czułam, jakbym umarła od środka i tyle. I nie będę tego ukrywać. Nie chcę też, żeby ludzie zakazywali mi się uśmiechać, żeby zakazywali mi żyć. Ja chcę po prostu iść dalej, chcę żyć dalej. Wiem, że w tym wszystkim jestem wartościowym człowiekiem. Nie pozwolę się stłamsić. Za długo to wszystko trwało i tyle. Popełniłam wiele błędów publicznie i publicznie próbowałam je naprawiać. Nie jestem idealna. Nie jestem idealna i nigdy nie będę, bo nikt z nas nie jest idealny. I na pewno nieraz tutaj będę wygwizdywana, będę wyklinana, będę miała zawsze hejterów, bo jestem osobą publiczną i się z tym liczę. Czyli rozumiem, że mimo tych wszystkich rzeczy, które się wydarzyły, ty w żaden sposób, nie wiem, nie wycofujesz swoich słów, swoich zachowań, jakby ty nie uważasz, że cokolwiek nie źle zrobiłam. Nie wycofuję się z walki z Małgosią. Chcę oddzielić swoją pracę od życia prywatnego. Nie będę tego mieszała. Dla osiągnięcia jakichś swoich celów, tak jak inni to robią i tyle. Ja jestem profesjonalistką i uważam, że właśnie wielu ludziom podoba się to, co ja tutaj robię. I no, nigdy nie jest tak, że wszyscy cię lubią. Tak się po prostu nie da. Tak się nie da, szczególnie jak jest się taką kolorową osobą, trochę jak ja, trochę kontrowersyjną, trochę mówiącą wprost i trochę błądzącą na zewnątrz. I trochę będącą dzieckiem, bo ja jednak w tym wszystkim gdzieś tam czuję się taką gówniarą trochę. Dobrze, natomiast powiedziałaś, żeby twoje dramaty nie przykryły nam tutaj twojego pojedynku z Gochą, to ja bym chciał przejść na grubo do Lexi. Lexi, czy gdybyś wiedziała, że będziesz miała taki konflikt z Marianną, że aż tak będzie się nie zgadzać, to nie wolałabyś po prostu walczyć z nią, zamiast walczyć z Martą Linkiewicz, z którą widać, że tych emocji praktycznie nie ma? No nie, bo mi przede wszystkim teraz zależy na tym, żeby stoczyć walkę z kimś topowym, z kimś bardzo mocnym, żeby ludzie mi nie zarzucali, że ja biorę tylko łatwe walki, a gdybym wzięła z Marianną, to tak by było mówione, więc... Przy tej gali zależy mi, żeby się sportowo fajnie pokazać, a potem zobaczymy. Uważasz, że tak by było mówione, kiedy Marianna jest od ciebie o tyle wyższa i no, jest z innej kategorii wagowej? Że Marianna jest z innej kategorii wagowej? To jest chyba troszeczkę cięższa dzięki wzrostowi. Ile ty ważysz? 65. Mam 1,76. A ty? Okej, nie, no to podobnie na co dzień. A, no to jest okej. Okej, wracam. Ale chcę powiedzieć, że dzisiaj trener Okliński przy treningu niechcący nazwał mnie Mariolą. Okliński? Tak, dokładnie. Zawołał mnie Mariola, teraz ty, tak? I ja po prostu tak mówię, dobra, chyba się przyjęło, mogę zostać Mariola. Także jak ja cię zapowiem jako Roxy, to wiesz, że to jej wino. No.
Dobrze, dlaczego ty się tak odpalasz, kiedy przychodzi na scenę Marianna? Ja cię nie widziałem jeszcze nigdy w historii Freak Fightów tak odpalonej. Nie, no bo ona gada głupoty i dzisiaj ciężko, dzisiaj nie będę jej tutaj... Ale ja nie ciężko by było się z nią kłócić, jak ona teraz wygłosiła taki monolog smutny, ma sytuację taką, jaką ma, więc no ja raczej nie będę... Tutaj. Marianna mówi, że ona nie chce, żeby jednak, jej dramaty obyczajowe przejmowały konferencję. Ale jednak przejęły. Teraz ten monolog zajął bardzo, bardzo długo i myślę, że atmosfera też, teraz też jest taka... Marianna, to ty musisz zmienić to w takim razie. Musisz przeatakować Lexi. Co ci przeszkadza w tej dziewczynie i dlaczego uważasz, że na ciebie akurat tak się odpala, a nie odpala się tak na Martelinkiewicz? Bo uważam, że są dwa powody. Pierwszy jest taki, że Lexi nie akceptuje mnie bądź mojej autokreacji, a dwa... Gdybym cię nie akceptowała, to by cię tutaj nie było. A dwa... Nie, bo to jest tak, że wiesz, robisz coś, czego potrzebujesz, niekoniecznie to akceptując. Nie. Tak jak mówiłaś właśnie, że ty jesteś taka i siaka, ale fajnie, że tu jesteś jakby. I druga sprawa jest taka, że uważam, że Lexi nie pała do mnie sympatią od samego początku, ale ja to rozumiem. Bo gdybym miała firmę i bym widziała, powiedzmy, Lexi pod moją firmą z plakatem, ej, zatrzymajcie to, niech ta firma upadnie, co to w ogóle jest dramat, po czym ta osoba by chciała potem u mnie pracować, no to też bym nie pałała do niej sympatią. Myślę, że to jest... Ciekawy punkt widzenia. Czy rzeczywiście miałaś tak, że nawet w momencie, kiedy już składałaś ten podpis na kontrakcie, miałaś tak, a to teraz zobaczymy. Teraz no jakby... Zacznijmy od tego, że ja w ogóle jak padła propozycja, żebyśmy wzięli Mariannę, to myślałam, że absolutnie ona się nie zgodzi, że ona stoi za tym, co powiedziała, za swoimi wartościami i nie jest w stanie je zmienić o 180 stopni w przeciągu chwili. Więc to, że Marianna... Czy ty właśnie sugerujesz, że udało się przekupić pieniędzmi Mariannę, żeby walczyła i zmieniła swoje zdanie? Nie no, to by przecież 100%. Była hipokryzja. 100%. Kupiliśmy Mariannę i jej poglądy, zasady, jak to się tam nazywa. To brzmi, to, już o wiele, mocne. To brzmi o wiele bardziej brutalnie z twoich ust, kiedy mówisz to w taki sposób, nie? I wiecie co? I powiem wam jedno na to. Warto było sprzedać. Jeżeli mogę, oczywiście. Możecie mówić, że ja się sprzedałam, że nie wiem, okay, sprzedałam dziękuję. Swoje wartości, że za to, że tutaj jestem i tak dalej, ale dzięki temu, że tutaj jestem, przechodząc taką sytuację prywatnie, jaką przechodzę, to właśnie to, że tutaj jestem, pomaga mi w tym wszystkim, w pozytywnym nastawieniu do życia, to raz. A dwa, dzięki temu faktycznie masz rację, faktycznie zarabiam pieniądze, dzięki którym nie muszę się nikogo o nie prosić. Okej, ale nie drażni cię to tak prywatnie, że ktoś mówi, zapłacimy jej, to zmieni swoje podejście i od tej pory będzie z nami w drużynie? No trudno, życie. I to jest bardzo ciekawy statement. Pani Gosia się tylko uśmiecha. Good. Yes, yes. 3 złote. 3 złote jeszcze. Nie, no chyba więcej niż 3 złote tam było. Nie martw się. Było więcej, było więcej. Marta, jesteś osobą, która jest bardzo długo w Freak Fightach, praktycznie od samego początku, ale to, jak bardzo tutaj Lexi wywyższa cię i stawia cię na piedestał, tak jak cię stawiają bukmacherzy, to też jest bardzo ciekawe, bo chociażby pytając właśnie o to przekupienie za pieniądze, ja mam wrażenie, że naprawdę my cię widzimy w zupełnie innej odsłonie niż kiedyś. I kiedy na poprzedniej konferencji mówiłaś mi, że ja tylko czekam, aż Lexi zacznie, to wtedy będę mogła rozmawiać. Mam wrażenie, że ty byś jakoś w sobie chciała odpalić tą cząstkę i trochę podogryzać, ale z drugiej strony coś cię hamuje. Nie no, wiesz, ja Lexi darzę sympatią. Dziękuję. No wiesz, Lexi pisała do mnie kiedyś, czy nie chciałabym się jechać na wakacje, więc prywatnie się lubimy. A to nie jest osoba, z którą mam jakiś konflikt i szczerze powiedziawszy... A propos, wpłaciłaś te 150 zł? Słucham? Wpłaciłaś to 150 zł za koszulkę na cele charytatywne? Nie, ale dzisiaj to zrobię. I dalej znowu, ja pierniczę, Marta, mija już naprawdę ponad rok, a dalej ty nic z tym nie odebrałam koszulki. Minął rok, odkąd odebrałam koszulkę, także pieniążki wpłacę po tygodniu, jest progres. Ajajaj, masz dwie firmy i kurde, ciężko ci jest wpłacić 150 zł. A skąd wiesz, że dwie? Może 3 albo 5. Sprawdziła wcześniej. I wiem też, że... Ale w KRS-ie też da się ukryć.
Tak, jest. I wiem też, że nie chcesz chwalić się tym, że to jest twoje, więc nie będę tego mówić, ale no wiem, że masz dwie jakieś tam swoje działalności chyba. Czy dobrze, Lexi, to 150 zł będzie wpłacone na pieski i kotki. Dobrze, okay, Marta, okay, że nie możesz oświadczenia majątkowego składać. Na szczęście. Ale jaka była, o co dokładnie pytałeś, Mateusz? Pytałem cię o to, czy tak naprawdę w Marcie Linkiewicz jest jeszcze taki pierwiastek starej Marty, która chciałaby również trochę się odpalić i poddymić i tak naprawdę tylko czeka na zaczepkę. Co? Ostatnio też o tym myślałam i wydaje mi się, że po prostu trzeba mi nadepnąć na odcisk. Jakby ja jestem, bardzo się uspokoiłam. Ciężko mnie wyprowadzić z równowagi, bo naprawdę dużo przykrych rzeczy usłyszałam na swój temat, odkąd jestem w internecie. Więc no tak, trzeba wyjątkowo się postarać. A wkurza cię to, że ludzie cały czas wypominają, porównują cię do starej Marty, stara Marta to, stara Marta tamto. No na pewno jest to jakiś kontrast, jest to jakieś odniesienie. Ale czy mnie to wkurza? No nie, nie wkurza mnie to. Sama często też myślę o tej swojej starej odsłonie, która naprawdę była bardzo nietuzinkowa. Ale mimo wszystko ja dalej jestem bardzo rozrywkowa, tylko po prostu moi najbliżsi o tym wiedzą i tak to zostawmy. Ja tylko zapytam, bo to trochę brzmi tak, jakbyś była przygotowana na ewentualne ataki. Czy tak jest, że ty masz swoje armaty gdzieś z tyłu schowane, które tylko czekają, czy nie? A może się dowiemy za chwilę, ile firm ma Lexi? A czy ja jestem, czy mam tam jakieś armaty przygotowane? No, karabiny są nabite, jak zwykle. Ja jestem bardzo ciekawy, co takim razie jest tam nabite tymi karabinami Lexi. Ja tym bardziej. Dla dobra show, jako właścicielka federacji tutaj powinnaś sama poddymić. Ale ja, po pierwsze tutaj słabo słuchać, więc ja słyszę co trzecie słowo, które wy mówicie. Marta mówi, że ma przygotowane na ciebie karabiny, ale no nie będzie zaczynała pierwszy. Powiedziałam, karabiny są ogólnie nabite, Mateusz. Super Mario lubi to. Okej, okay, cool, no. To ja nie wiem, co mam na to odpowiedzieć. No mówię, że jako właścicielka federacji dla dobra show i widzów powinnaś. Bardzo chciałbyś przyjść tutaj między nami jakiegoś spięcia. Chciałbyś. Wiesz co, zobaczyć. Powiem szczerze, że patrząc na to, że jesteście main eventem i na to, jak ludzie komentują to zestawienie po czasie, kiedy ktoś... Jak komentują? Jak komentują? Że stypa. Tak, że stypa. Z kolei ja spotykam się z zupełnie innym odbiorem. Moi znajomi mówią, że właśnie fajnie, że kobiety potrafią ze sobą normalnie rozmawiać. Ale nie... w ogóle tak, i nie każda walka musi dla odmiany, być nie? Dymami i patologią. Tutaj właśnie, poprzedni to jest panel na pewno nam to dobry... zaserwował, następny też nam to zaserwuje. Jesteś fanką dymów i patologii. Owszem, ale czy to znaczy, że ja muszę te dymy i patologię robić? No niekoniecznie. I trafiła mi się taka przeciwniczka, więc nie będziemy na siłę też robić. Liczy się... dobra, nieważne. W każdym razie... Szacunek ludzi ulicy, trzeba, wszyscy to wiedzą. Nie każdy musi tutaj odwalać nie wiadomo co. Wiadomo, na siłę nie ma co. Tym bardziej, w końcu trochę Mariana, się dziewczyny podgrzały. Marysia wprowadziła taką atmosferę... Nie, a pani Gosia najpierw, dając ten prezent, wprowadziły taką atmosferę, że tutaj jest ciężko cokolwiek tutaj się przywalić do kogoś. No to wracamy do chłopaków. Dziękujemy, dziewczyny. Strolowany. Tutaj widzę, że te nogi latają. Ty chcesz pokazać i przestraszyć trochę Piotrka tymi swoimi wymiarami ty, i szybkością, co? Przejrzyj sobie, czy tam na fejmie, czy w innych federacjach, to zawsze mi nogi latają. Ja nadpobudliwy jestem. Chodziło mi o te kopnięcia na środku sceny. A, tutaj. No nie, no, bo wiedział, że nas ochronia, że złapią, to chociaż coś tam, coś nie, coś pokazałem, no. On wie, na co mnie stać. Sam mówił w wywiadach, dobrze kopie, dobrze bije. Jest nastawiony. Nie, nie, widziałem tą walkę z Retajem, więc dlatego mówię, że kopałeś gdzieś tam na głowę, loły i tak dalej, więc akurat to mówię, co widzę. No. No właśnie, chciałem powiedzieć, bo ta walka jest ciekawa z wielu względów. Tutaj Mateusz mówił w kontekście Marty, że jest we Freak Fightach praktycznie od samego początku. No, a jeżeli chodzi o Strolowanego, no to on jest od samego Zaczynałem początku. Zaczynałem nawet, pierwsza walka, tak jest, legendarna. No, jeżeli uznać, że Najman Pudzianowski nie jest kanoniczny, no to pierwszą walką w historii polskich Freak Fightów było de facto Strolowany kontra Bogas. Pozdrawiamy też oczywiście Bogasa. Ja o tym zawsze przypominam, bo dla mnie to jest po prostu nostalgia, ale... Długą drogę przeszedłeś od tego czasu i to trzeba też jakby docenić. I ty jesteś mega niepozorny, bo ludzie patrząc na ciebie, na to jak wyglądasz i tak dalej, nie spodziewają się tego, co ty pokazujesz w tej klatce. I tak naprawdę, dobrze kojarzę, jedna tylko jak dotąd porażka, prawda? Wszystkie walki wygrane, dobrze? No tak, no i ostatnio no contest, brzydka walka. A, no tak. Więc ale życie, no. I jest to bardzo ciekawe, bo patrząc jakby na zdjęcie, na grafikę, gdzie jest... Pan Bestia i gdzie jesteś ty, no Bestia niepokonany i tak dalej, no to można by się spodziewać, że to będzie krótki pojedynek i bardzo jednostronny. Tak, mnie to denerwuje. Kurwa, ludzie, wpiszcie sobie Roy Nelson, grubas, UFC, rozpierdalacz, naprawdę solidny zawodnik. Ja nie porównuję tutaj klasy zawodnika, ale są grubasy w UFC
i może nie mają ochoty wyglądać tak jak pan Bestia i rozpierdalają swoich oponentów. Znaczy nie, ja dokładnie w UFC akurat wszyscy tak wyglądają, większość no jest dużych, tak, i otyłych. Ale tutaj, tak jak mówisz, akurat większość z nich dobrze się rusza. Okej, okay, nie porównujesz się do nich, to bardzo dobrze, ale będzie naprawdę duże pierdolnięcie. Tak samo ostatnio mówiłeś też na temat, że z kim ja się biłem, tak? Z Radzikowskim się biłem, jest twoje postury, tak? Okej. Okay. Tak, z Szeligą. Ale debiutant. No debiutant akurat okej. Okay. No ale Szeliga, co powiesz na temat Szeligi, co? Klocem był wtedy. No klocem. Szeliga to się bukmacherką zajął. Nie wiem, czym się zajął, ale w każdym razie nie miałbyś z nim łatwo, po prostu. I myślę, żeby cię rozpierdolił, bez żadnego ale. Na podstawie tego, że miał zawsze za zadanie wyjść i przegrać zawodowcem. A skoro już mówisz... Tam sobie połamał rękę wrzosek, to sobie wygrał. Teraz dostał Natana, że... No nie, no tak, nie, ale nie też bardzo ładnie znokautował chociażby... Araba. Dokładnie. Dokładnie. Zawsze jest to samo. Jak nie trafi tą prawą ręką, to przegrywa walkę. Więc ja myślę, że on jest... Mnie też trafił kilkukrotnie, ale jakoś mi się udało, także... Nie wiem, dla mnie jest oszustem. Niech lepiej wyjaśni swoim widzom, co reklamował za gówno na Instagramie, a jakiś eksperta typerskiego nie oznaczył współpracy. Finalnie potem to usunął. Ja pluję na takie coś, bo my jesteśmy tutaj dzięki tym ludziom, którzy właśnie są przed nami, publika czy przed telewizorami. I sram na takie coś, że polecamy za 10 tysięcy jakieś gówno i wrzucamy nie swój kupon i podpisujemy to jako swoje i polecamy ludziom. Grajcie, kurwa, wygrywajcie. Tego akurat nie wiem. Spierdolę to w dupę. Tego akurat nie wiem, ale tak jak tu powiedziałeś, że te osoby, które nie wiedzą, bo dużo osób gdzieś tam akurat patrzy, jak ktoś wchodzi do klatki, ale nie przebyło tej drogi, którą gdzieś wszyscy my przebywamy, tak? Czyli od pierwszego treningu, który tam zaczyna się powiedzmy 16 tygodni, i to wszystko trwa codziennie, taka rutyna i tak dalej, i tak dalej. I później my wchodzimy, robimy robotę. I też właśnie wszystkim dziękuję tu za takie wsparcie i za to, że też jesteście z nami. Poruszyłeś temat bukmacherski. No to właśnie spójrzmy. Kurs na ciebie, 3,03. Był 3,80, spada. No, spada, ale wciąż jesteś tutaj zdecydowanie underdogiem. Czy uważasz, że eksperci Fortuny tutaj cię skrzywdzili? Czy uważasz, że no jednak, mimo że twój przeciwnik jest niepokonany, może nie jesteś faworytem, ale jednak chyba nie jesteś aż takim dużym underdogiem? Aruś, mam 5-1 rekord, 6 walk stoczyłem, w 6 walkach byłem zawsze underdogiem, potem się to zmieniało zawsze po mediatreningu, albo zostawałem, no i mam 5-1. Także ludzie zarobili na mnie worki pieniędzy, nawet chodzili czasem na live i się podzielić, dziękuję, nie trzeba było. Fajnie, że gracie na mnie, grajcie odpowiedzialnie, pamiętajcie, no i można się zabawić, 3 kursik to już jest ciekawy kursik. Natomiast no. Ciekawi mnie bardzo to, że przeatakowałeś Piotra Szeligę, natomiast Bestia jest pewny tego, że Piotr Szeliga to by z tobą wygrał. Tak dobrze zrozumiałem? No tak, dokładnie. To zapraszam, bo ja się nie biję jak zwierzęta na ulicy, to jak wygram z Bestią, ty wygrałeś z Szeligą, będzie fajna podstawa. Zapraszam go na klaucika, puści go fejm, już tyle razy wpierdol w tym fejmie dostał. A on będzie myślał, że się po mnie przejedzie. Wiem, że siedzi tu Akademia, klub bardzo szanuje. No ale niestety poczynian Piotra Szeligi nie i będę... Nie, moimi argumentami nie będą ataki na rodzinę, bo ja takich rzeczy nie popieram. Tylko merytoryczna rozmowa. Ale to wyjdzie po naszej walce, na razie skupiam się na tobie. Okay, po prostu powiedziałem to, co na sercu mi leży. Nigdy natomiast zrezygnuję. Sebastian, jeżeli chodzi o pojedynki Bestii, to wygrał jeszcze z Marcinem Najmanem. Też uważasz, że dałbyś radę? Marcin jest już starszym gościem. Niech robi sobie właśnie takie pojedynki. No wiesz, no wygrałbym z Marcinem Najmanem. Jakie? Ikoniczne, fajne. Historyczne. No fajne, no i super, rozwija się, jest starszym gościem. No nie miałby co ze mną Marcin, no jak go Adrian Cios obalił, 30 kilo lżejszy gościu, no to nie miałby co ze mną szukać. Ja jestem młody, ambitny, rozwijam się, no Marcin Najman jest starszym gościem po prostu. Bestia, uważasz, że trochę nam odlatuje Sebastian z tymi swoimi umiejętnościami? Mówi prawdę. Już odleciał. Ale jakie mówię, ja muszę mieć na nich umiejętności. Spoko, Piotr Szeliga tak, ale Marcin Najman jest już w takim final wieku i on po prostu odcina kupony, czasem wygra, czasem przegra, ale to się dobrze ogląda. Robi super show na konferencji i szacun. Na pewno na kolejnym panelu zapytamy o to. Ale obejrz walkę Bestii, ja nie robię z siebie kota, ja totalnie nie mówię, że jestem super, że jestem najlepszym freakiem, czy coś, chociaż czasami się odklejało po walkach. Tak krzyczałem, ale tak nie myślę. Zawsze byłem skromnym graczem, ale naprawdę u Bestii nie widzisz szans, w jakim momencie Radzik mu wszedł w cios, Szeliga tam popełnił podstawowe błędy w parterze. Ja też się coś tam kulam, mam niebieski pas nie za darmo, bo za darmo pasów w czerwonym smoku nie rozdają. Także no myślę, że sobie poradzę z Bestią, no. No i Bestia, chciałem właśnie też zapytać, bo ty miałeś długą przerwę pomiędzy walkami i ty jesteś niepokonany. To jest oczywiście ogromne dokonanie, szczególnie w tej wadze, która jest no bardzo, bardzo, bardzo ciężka. Wiadomo, tam przy takiej wadze każdy cios może być ciosem nokautującym. Ale ta przerwa była długa i pytanie, czy ona nie wpłynie na twoją formę,
czy nie jest... No bo wiesz, ty możesz już nie być tym samym bestią, którym byłeś, kiedy te walki wygrywałeś, tak? Część internautów sądzi. Wiesz co, tutaj mogę się tylko tak ci powiedzieć, że powroty są bardzo szybkie i to obojętnie w jakiej dyscyplinie. Nie trenowałem praktycznie 2 lata i od, można powiedzieć, września to już trenuję cały czas 3-4 razy w tygodniu i to już tak, taka rutyna wchodzi, żeby wrócić do tej formy, którą gdzieś tam prezentowałem wcześniej, to potrzebowałem 4-6 tygodni. No i teraz już wszystko idzie zgodnie z planem, czy kondycyjnie, czy parterowo, czy stójkowo. Trenuję, można powiedzieć, u najlepszych trenerów, jacy są i tutaj mamy dobry game plan. Wszystko w sobotę się okaże. Moi drodzy, będziemy kończyć ten panel, ponieważ już za chwilę kolejne legendarne starcie Murański-Najman. Ostatnie pytanie do Marianny Schreiber. Kiedy zapytałem Lexi właśnie o ewentualny pojedynek z tobą, no powiedziała, że ludzie by powiedzieli, że ma kolejną sobą przeciwniczkę. Czy ty uważasz, że na dzień dzisiejszy mogłabyś pokonać panią właścicielkę federacji? Nie. Na dzień dzisiejszy nie? Nie, to... Dziękuję, Lizak, że we mnie wierzysz i w ogóle wszystkim dziękuję, że we mnie wierzą, ale bo to jest tak, to nie jest tak, że ja nie mam pewności siebie gdzieś tam po tym, czego się uczę i tak dalej, co wpaja mi trener, jakie umiejętności i tak dalej, ale no jednak wiesz, tutaj też ważna jest głowa, tu ważne jest doświadczenie, którego ja nie mam. Którego ja nie mam i... Czy to prawda, że ty boisz się przyjąć cios na twarz? Tak słyszałam. Tak, i zawsze obracam się tyłem. Nie, no, oczywiście, że nie. No jest tutaj Magda, która ostatnio, tak, na sparingu przywaliła mi mocno w nos i mocno leciała mi krew. I gdzieś tam ten nos, to można powiedzieć, że był taki mój czuły punkt, tak, bo wszyscy wiedzą, że mam nos po operacji plastycznej. Ale już dużo czasu minęło i gdzieś tam przyzwyczaiłam się do tego. Bałam się przyjąć ciosy na twarz w trakcie treningów do walki z Moniką. Ale już po tej walce absolutnie nie mam żadnych oporów przed tym, żeby... Pani Gosiu, a pani się czegoś boi? Czy pani się czegoś boi do mikrofonu? Do mikrofonu. Ja tylko mogę jeszcze do tej... Nie, ja tylko słucham. Jeżeli mogę tylko dokończyć o Lexi jeszcze, to mam nadzieję, że jeżeli by doszło do naszego starcia, to wtedy dopiero ta walka będzie main eventem. To ja jeszcze... Bo do tego czasu na pewno się dobrze nauczę. To ja jeszcze tylko zapytam, bo tutaj był ten pomysł rzucony i od razu odrzucony przez Lexi, żeby postawić na szali jakby całą federację, że zwyciężczyni tej walki zostaje ambasadorką, zostaje jakby włodarzem Cloud MMA. No to są takie rzeczy, o których bardziej się słyszy w świecie na przykład właśnie pro wrestlingu, ale rozumiem, że tutaj coś takiego nie wchodzi w grę, jakby... Abstrahując nawet od tego, że byłabyś prawdopodobnie na tym etapie faworytką w tej walce, to i tak po prostu to jest zbyt duża stawka, żeby w ogóle to ryzykować? No absolutnie, to w ogóle... A co ja bym z tego miała? W sensie, a ty co stawiasz na szale takiego wielkiego, co... Mój uśmiech. Co? Nie no, nic. Słuchaj, ale... Bo mi się wydaje, że dzisiaj... Bo co ty byś chciała być twarzą federacji, czy udziały, bo ty raz wygrasz udziały, raz... Od 1 do 10, no. Jak bardzo jesteś pewna, że byś ze mną wygrała? Dzisiaj? No. 10. A za pół roku? No. Za pół 12. roku... Kurde, ja nie chcę mi się teraz trenować, w sensie jestem zmęczona już treningami. Oj, dobra, no za pół roku, za pół no, roku. No jakbym dalej trenowała, no to dalej 10. Dalej 10. No to czego się boisz? Ale my tu rozmawiamy o moich udziałach w tym, w... No tak, ale... I, zobacz, federacji. To masz jest doświadczenie, głupota. Jesteś nie, pewna Mariola, siebie. To jest w ogóle głupota. A co ty stawiasz na szale? Dobra, jakbym ja miała położyć swoje udziały, to co ty kładziesz? Co ja kładę? Co ja mogę położyć na szali? A niech ktoś coś zaproponuje. No to musiałoby być coś turbo wartościowego. Aż ciężko przekminić. Chciałam zażartować, ale to by był czas. No jedziemy, no zażartuj. Zażartuj. Nie. No dawaj, Magdalka. Zażartuj, już powiedziałaś A, trzeba powiedzieć B. Nie, naprawdę, to było nie na miejscu. Nikt się nie obrazi, proszę. Ale ja bym sama potem nie mogła tego oglądać na powtórce. Słuchaj, no co możemy postawić? Tak, ja żadnych pieniędzy nie chcę, tak? Ja żadnych pieniędzy nie chcę w walce z tobą, żadnych. Bo gdybym miała walczyć z tobą,
to ile bym chciała minimum za taką walkę? Nie wiem, z 500 000. Mariola, proszę zejść ale, na ziemię. Ale dobra, cicho. No. Ale ja żadnych pieniędzy nie chcę. Więc pieniądze zostają w federacji. Ty i tak masz pewność 9/10, że wygrywasz. Plus doprowadzisz swoją kreatywność jeszcze przez te pół roku do góry, tak? Czemu? No bo pamiętasz, miałyśmy spięcie odnośnie naszej kreatywności. No. I co? I wtedy ja jestem drugą twarzą Federacji Cloud. Drugą twarzą Federacji Cloud. A co Sławek na to? Sławek, ej! Sławek i tak jest cichy tam. Nikt cię nie zna. Ej, ale Mariola, Marianna. Sławek tutaj będzie na trzecim panelu, więc będzie miał okazję się odgryźć. Ale to już jest po prostu szczyt hipokryzji, no, że ty stałaś przed naszą galą, chciałaś ją zamknąć, a teraz prosisz się, żeby zostać twarzą tej albo federacji. Albo grubo, albo wcale. To jest bardzo nisko, to jest giga nisko, dobrze, naprawdę. Jak przegram, to wytatuuję sobie Roxy na czole. O, fajnie. O, to, i to jest jakiś konkret. No i widzisz, poprawiłaś mi humor, dziękuję. Czy nie jest to dobry pomysł, ale jest to pomysł, bez wątpienia. Dobrze, panie i panowie, będziemy kończyć ten panel, tak więc czas na face to face'y. Powiesz to wszystko w twarz bestii, dobrze? Tak więc jeszcze raz zaprośmy panów, a potem panowie i strollowany. Coś jeszcze ma na sam koniec do przekazania bestii. Zróbmy ostatnie face to face'y. A więc strollowany i bestia. Mam powiedzieć to, co chciałem. Proszę. A ja chciałem jeszcze nawiązać do Piotrka Szaligi. Ja nie jestem osobą, która sobie wykrzykuje walki czy tworzy sztuczne konflikty. Dla mnie wystarczyło powiedzieć tylko swojej widowni głupie, pierdolone, przepraszam i ewentualnie oddać pieniądze osobom, które się nacięły, o ile to było jakieś oszustwo. Wiem, że on oszukał swoich widzów, bo pokazał im jakiś kupon wygenerowany i powiedział, że to jest jego kupon i potem się głupio tłumaczył z tego. Wystarczy czasami powiedzieć przepraszam. I temat... Jeżeli chodzi o bestie? I tematu by nie było. O, wszystko powiedziałem, Sobotka, naprawdę. Tak się cieszę. Ja też. Tak się cieszę. Już się nie mogę doczekać. Po mojej ostatniej się wyleczę, poczekamy trochę czasu, może jeszcze Tarzan się wyleczy, może zrobimy ten rewanż. Zobaczymy. Najpierw ja czekam. Panowie, face to face, intensywnie. Waga ciężka, 9 marca, Łódź, Atlas Arena. Jeżeli jeszcze nie macie biletów, możecie kupić sobie oczywiście pay-per-view, żeby zobaczyć to starcie. Tutaj jedno uderzenie lub kopnięcie może zgasić światło. Tak będzie. I tak będzie, mówi strollowany. Dziękujemy. A teraz czas na kolejny face to face. Prosimy Marta Linkiewicz oraz Lexi. To jest wielki main event gali Cloud MMA 4. Drogie panie. Która jest groźniejsza? Pozycja bokserska. Pozycja bokserska. Lexi oraz Marta Linkiewicz, bardzo dziękujemy. I teraz trzeci, ostatni face to face. Marianna Schreiber kontra pani Gosia. A już po tym przerwa i trzeci panel, gdzie Jacek Murański i Marcin Najman kolejny raz będą kraść dla was show. Drogie panie, zapraszamy. Ludzie oczekują od nas kontynuacji jakichś dymów, ale myślę, że nie mamy potrzeby tego robić. Sprawdzimy swoje umiejętności. Co było jest za nami. Mam nadzieję, że idziemy do przodu i dzięki ci za to, co dla mnie zrobiłaś. Szanuję to. Dobrze, moi drodzy, pozycja bokserska. Pani Gosia. Tanecznym krokiem oraz Marianna Schreiber. To był drugi panel. Nie odchodźcie od telewizorów, bo dymy na trzecim są gwarantowane. Widzimy się zaraz.